Dzień dobrek. Witam się z wami dość późno. Jak widać, jestem przy foreście, to znaczy, że właśnie skończyłam pracę. Andrzej po mnie przyjechał, więc dzisiaj skorzystam z podwózki, żeby nie musieć wracać komunikacją. Mamy do zrobienia jeszcze parę rzeczy, a potem widzimy się u znajomych na parterze na grilla. Także wsiadam do samochodu, no i jedziemy do Galerii Mokotów. My już jesteśmy w Galerii Mokotów. Przyznaję, że miałam przystanek na to, żeby zjeść coś w Subwayu, a teraz mój ukochany Rituals. Muszę poszukać jakiegoś prezentu dla Doroty. Może zaraz uda mi się coś znaleźć. My już wyszliśmy z galerii. Wracamy do domku. Muszę wam powiedzieć, że w Ritualsie było wyjątkowo pusto. No i jak zwykle przepięknie, co możecie zobaczyć. Ale dowiedziałam się bardzo ciekawej rzeczy. Takiej rzeczy, która myślę, że spowoduje, przynajmniej u mnie, nie wiem czy u kogoś jeszcze, częstsze zakupy online. Bo do tej pory było to tak, że w Ritualsie robiąc zakup za jakąś tam określoną kwotę, mogliście sobie wybrać prezent. I im droższe, jakby im więcej wydawaliście, tym droższy prezent można było sobie wybrać. Nie? Były takie progi, w zależności właśnie od tego, ile pieniędzy przepuścicie w tym sklepie. I dzisiaj kupowałam prezent dla mojej koleżanki, zaraz wam go pokażę. I właśnie stwierdziłam, że zanim się zdecyduję, czy dokupię sobie jakieś rzeczy, czy nie, dopytam, jakie są prezenty. I pani mi powiedziała, pokazała mi prezent, tylko jeden. No i dopytałam, jakby, a kolejne progi cenowe, to jak to tam wygląda? A pani mi powiedziała, że od początku tego roku tak naprawdę już nie ma progów. To, że ja dostałam prezent przy okazji tej kolekcji różanej, no to po prostu jako, że jest to kolekcja limitowana, no to te prezenty dawali jakby dwa, a nie jeden. Natomiast w tym momencie już od początku roku w Ritualsie robiąc zakupy, dostajecie jakby jeden prezent, jakby jedną konkretną rzecz, niezależnie od tego, ile wydacie w nim pieniędzy. A na stronie internetowej progi nadal działają. I można sobie wybierać różne kategorie produktów. Na przykład w tym dokładnym momencie można albo dostać, albo sobie wybrać taki mały secik prezentowy, w którym są dwa mini produkty, albo można przy tym większym zakupie dostać skrab do ciała, a przy tym jeszcze większym zakupie, takim już dużym, nie pamiętam jakie to są kwoty, ale chyba coś powyżej, ojejku, ale słońce mnie prześwietla, może się odwrócę, coś powyżej 500 zł, można wybrać sobie perfumy do domu. Więc stwierdziłam, że kupię tylko to, co mam do kupienia w prezencie i na razie się wstrzymam. Muszę pomyśleć, dlatego, że jestem w szoku, bo Rituals zrobił promocję na swoje pianki do kąpieli. One zawsze kosztują 40 albo 45 zł w tym momencie na stronie internetowej i widziałam, że w sklepie chyba też są po 3 dyszki. No to taka całkiem spora różnica. 25% taniej. Więc do przemyślenia. Muszę się zastanowić, czy zamówić sobie tak, żeby były w zapasie. Mam ich jeszcze trochę, natomiast brakuje mi niektórych zapachów. I w ogóle mega niefajnie, że nie ma w sklepach stacjonarnie tej serii Amsterdam, która pachnie przepięknie tulipanami. No, ale dobra, namarudziłam się. Pokażę wam jeszcze teraz z samochodu, żeby już potem nie się nie kręcić. Prezencik. Wybrałam taki zestaw prezentowy, taki ten malutki i jak widzicie, o, możecie zobaczyć tutaj, to się w nim znajduje, czyli pianka, skrab, Boże, body cream, no balsam do ciała i do tego jest mini świeczuszka. Wybrałam zapach ten Ritual of Sakura, to się chyba nazywa tak, Sakura. Zastanawiałam się jeszcze nad karmą, dlatego że ma w zestawie taki fajny ten olejek ze złotem. Zastanawiałam się też nad tym pomarańczowym, Boże, jak to się nazywa, Happy Mare teraz. Tyle lat, słuchajcie, już jestem mare, a ja ciągle mam w głowie Happy Buddha, jak o tym myślę, ale dobra, whatever. No, ale stwierdziłam, że nie jestem pewna w zasadzie, jakie Dorota lubi zapachy, a ten Ritual of Sakura to jest taki zapach, wydaje mi się, że bezpieczny, że on raczej każdemu się spodoba, no bo pachnie chyba wiśnią, chyba trochę wiśnią, czy czymś takim. No, dobra, zamykam się, jedziemy do domu, będziemy robić chlebek, bo idziemy dzisiaj na grilla. My już, słuchajcie, wróciliśmy do domu.
związałam włosy, żeby się tego pozbyć, bo tak nie do końca mi pyknął ten makijaż dzisiaj. Poza tym mam go na buzi od piątej z haczykiem. A chciałam nagrać dla was film o łazience z Leroy Merlin. Więc stwierdziłam, że trochę się ogarnę, żeby można o tym filmie nie straszyć. Tylko teraz tak się zastanawiam, Andrzejku, nie wiem, nagrywamy ten film teraz, czy siadamy najpierw i odpisujemy naszemu panu stolarzowi? Jak to? Muszę przemyśleć, co najpierw zrobimy. Ale może jednak najpierw film, póki jest jeszcze całkiem widno. Będzie może trochę lepsze światło. Zobaczymy tylko, czy nie pogorszą mi się warunki oświetleniowe, zanim się zmyję i namaluję od nowa, bo już nie wygląda to dobrze niestety. Ja, słuchajcie, pozbywałam się makijażu. Dajcie znać, bo jestem ciekawa, czy jak zmywacie makijaż i nakładacie go potem jakby drugi raz w ciągu dnia, czy wam się w ogóle tak zdarza, a jeżeli tak, to czy nakładacie normalnie pielęgnację na całą buzię? Ja zmyłam się zwykłym płynem micelarnym, dlatego że nie chciałam sobie zmoczyć włosów, a pewnie bym je bardziej zmoczyła, jakbym używała takiego, wiecie, tłustego żelu. Umyłam sobie delikatnie buzię pianką, żeby jeszcze domyć całą resztę i teraz normalnie będę nakładać znowu krem i dopiero potem makijaż. Dajcie znać, czy też tak robicie, czy jak musicie tak ogarnąć makijaż na szybko drugi raz w ciągu dnia, to już wtedy odpuszczacie tą pielęgnację i po prostu nakładacie kolorówkę. Jestem mega ciekawa, więc czekam na odpowiedzi w komentarzach. No, a ja przechodzę do malowania. Ja wyglądam już trochę lepiej, powiedziałabym, że trochę świeżej, a to oznacza, że jednak nagraliśmy już film o łazience z Leroy Merlin. Jak to oglądacie, to pewnie film też już jest na kanale, także tych, którzy nie widzieli, odsyłam do tego, żeby zobaczyć projekt naszej łazienki. A teraz przyszłam, bo muszę wam coś powiedzieć a propos projektowania. Wczoraj byliśmy na spotkaniu takim, powiedzmy, że u dewelopera. Nasz deweloper wysłał takiego fajnego maila, że dla osób, które no tam zakupiły mieszkania, jest taka możliwość, żeby spotkać się z projektantem wnętrz, który pozwoli wam, nawet nie pozwoli, pomoże wam zaaranżować waszą przestrzeń, prawda, Andrzeju? Tak, miały trzy punkty. Zaaranżuję waszą przestrzeń, pokażę najnowsze trendy oraz na koniec spotkania pokażę szacunkową wycenę realizacji. Słuchajcie, nie wiem, jak przejść do tego, co wydarzyło się dalej. Poprawię sobie kamerę, bo trochę łapa mnie boli, jak ją tak wyciągnięto. Ale słuchajcie, to spotkanie to była katastrofa. To była usługa taka we współpracy z taką firmą, która wykańcza wam pomieszczenia jakby pod klucz. To się w ogóle nazywa Dear Design. Na spotkaniu z nami była chyba pani Kinga? Chyba tak miała na imię? Nie. Kinga? Mniejsza o to. Na swojej wizytówce była podpisana jako doradca klienta i architekt wnętrz. Żaden z tych opisów mi do tej pani nie pasuje. Powiem wam, że była po prostu dramatyczna była ta kobieta. Poszliśmy na to spotkanie, no bo jakby zgooglowaliśmy sobie tą firmę wcześniej, wiedzieliśmy, że oni robią wykończenia pod klucz, ale ponieważ opis był taki, że to będzie spotkanie, które pomoże nam w zaaranżowaniu naszej przestrzeni, no to myśleliśmy, że ta pani, wiecie, przyjdzie, będzie miała ten swój komputerek, na komputerku będzie miała program, w którym będzie mogła stawiać ściany i, wiecie, jakoś tak wizualizować wam ten budynek. Tym bardziej ta pani nie miała ze sobą nic. Nawet chęci do pracy ze sobą nie wzięła. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, tam z pani miała spotkania godzinne od 8 do godziny 19 czy 20. My byliśmy o 16. Nie od 8, od 11 chyba. Okej, okay, no dobra, nieważne. Natomiast pani wyglądała na już zmęczoną życiem i w ogóle nie moderowała temu spotkaniu, więc przyszliśmy, przedstawiła się i było takie, usiedliśmy w ciszy, no i co dalej? No. No, w sensie, wiecie, no, ta pani wiedziała, w jakim jest tam celu, my zostaliśmy trochę wprowadzeni w błąd, ale tak sobie myślę, że powinna była chociaż zachować w sobie żyłkę tego sprzedawcy i skoro już nie mogliśmy zrobić tego, co my chcieliśmy, to powinna była jakoś tak, nie wiem, ciekawiej opowiedzieć o tym, co robi jej firma. To spotkanie było totalnie beznadziejne, tą panią trzeba było ciągnąć za język. Myślałam, że wiecie, że taki projektant, on ma jakieś, nie wiem, tam bazy, katalogi, takie rzeczy, gdzie możecie zobaczyć więcej produktów niż tylko to, co jest w Leroyu, Obi czy innej Castoramie. Nic bardziej mylnego. Powiedziałam pani, że
chciałabym znaleźć czarno-białe płytki, wzór geometryczny, w jakieś rąby, na przykład do łazienki, bo widzieliśmy takie fajne płytki na wizualizację. No wiecie, te płytki mogły w zasadzie nie istnieć. Ktoś sobie mógł tak po prostu zaprojektować przestrzeń. No ale stwierdziliśmy, że skoro już jesteśmy, to zapytamy. I wiecie, co ta pani przy nas zrobiła? Otworzyła kompa, włączyła gogle i wpisała w grafikę czarno-białe płytki. Jakby sama na to wpadłam, okej? Okay? Jakby testowałam to i nic ciekawego nie było. No po prostu dramatyczny był poziom tego spotkania. Próbowałam dopytywać o takie rzeczy, jak to działa. No i generalnie ogólnie mam wrażenie, że to jest takie jakby... Przepraszam, może ktoś z was korzystał z takich usług, ale to jest takie gówno w papierku złotym. Znaczy, no to jest dla osób, które mają bardzo dużo pieniędzy, chcą się kompletnie przejmować wykończeniem mieszkania i pod hasłem wykończenie mieszkania z tą firmą mamy na myśli tylko ściany, podłogi, listwy podłogowe i łazienka. W tym nie ma ani mebli, ani wykończenia kuchni, tak? No ale no właśnie, ja myślę, że tak naprawdę, Andrzej, już lepiej by to wyszło, gdyby sobie ktoś po prostu poszedł do architekta. Ci architekci przecież też mają ekipy, z którymi pracują. I w ten sposób to zrobił, bo tutaj to jest tak, że niby macie architekta, niby macie projektowanie przestrzeni, a prawda jest taka, że właśnie oni robią tak naprawdę takie te podstawy, o których wspomniał Andrzej. Dostajecie dwie wizualizacje, dwie łazienki, tam w zależności od projektu ewentualnie trzy, no ale dwie lub trzy wizualizacje łazienki i salonu z kuchnią. Takie wiecie, rozmieszczenie mebli na zasadzie rzutu, nawet nie macie wstawionych w ten projekt konkretnych produktów. I tak naprawdę nie możecie sobie wybrać, jakby wiecie, z całego takiego jakby asortymentu, który jest dostępny w sklepach budowlanych, tylko macie do wyboru trzy rodzaje podłogi, nie wiem, cztery rodzaje płytek, paneli. No, to nie jest złe dla osoby, która się nie chce interesować wykańczanym mieszkaniem, na przykład pod wynajem, bo wtedy wchodzi w katalog, tak naprawdę ta firma korzysta tylko z materiałów wykończonych, które mają w katalogu, więc macie trzy rodzaje typów podłóg, no i tam wiadomo, różne kolory, różny gres, różne panele, różne deski. Natomiast to jest wszystko. Wszystko się skupia wokół tego, co ta firma używa, tych materiałów, które używają i nic więcej. No i właśnie, to tak to wyglądało jakby, w sensie wszystkie te projekty wyglądają tak, jakby urządzali ci mieszkanie wraz z takimi super fajnymi detalami, jak jakieś bibeloty, akcesoria takie designerskie i tak to jest reklamowane, a koniec końców dochodzi do tego, że tak naprawdę to robią łazienkę, podłogę, ścianę i dalej się nie znamy. Możemy dokupić sobie stolarza, która jest osobną spółką i wykona meble na wymiar, ale to jest kolejne ekstra płatne. A z ciekawych rzeczy to taki najtańszy bieda edition wykończenie naszego mieszkania, czyli łazienka i podłoga i ściany na naszych 58 metrach kosztują ponad 60 tysięcy. Czas wykonania to jest 50 dni roboczych. Za 50 dni roboczych na projekt architekta oraz kolejne 50 dni roboczych na wykończenie przez ekipę montażową. Czyli razem mamy ile? No tak, 6 miesięcy. Nawet więcej, bo to jest 100 dni roboczych. No. To jest tak naprawdę, nie wiem, z 9 miesięcy wyjdzie, może nawet więcej. Nie chcę mi się tego liczyć, ale w miesiącu roboczych to masz 20 dni. No. Więc wychodzi średnio. Co prawda zaleta jest taka właśnie, że jak się przesunie nam odbiór mieszkania, to jest bullshit, Andrzej. No to ta ekipa będzie miała też czas i na dostosowanie się do nas. Natomiast tak dużo czasu przepalają, że no to trudno sobie wyobrazić, żeby przez... Pani na spotkaniu chciała użyć takiego argumentu, że jak wy sobie zablokujecie pana Wiesia, który wam wykańcza mieszkanie, to pan Wiesiu ma was i w kolejce potem jakąś pewnie kolejną fuchę i jak wam się coś wykrzaczy z odbiorem mieszkania, będą jakieś usterki, to pan Wiesiu was wydupczy z kolejki i wy zostaniecie bez fachowca. No ale kurde, myślę, że ten czas, który oni sobie dają, to jest bardzo duży zapas, to jest 50 dni roboczych. No to ja myślę, że w te 50 dni roboczych to i pan Wiesiu spokojnie da radę was wcisnąć znowu w swój grafik. Dokładnie. W późniejszym terminie. Więc dla mnie to spotkanie, słuchajcie, to była taka pójda na resorach. Totalnie mi się to nie podobało, ta pani była masakryczna, nie nadawała się do pracy, którą wykonywała w mojej ocenie. O Jezu, pojechałam teraz mocno, ale naprawdę, no była beznadziejna w ogóle. Ani nie prowadziła rozmowy, ani nie można było o nic sensownego zapytać, a przecież jest projektantem wnętrz. Ani nawet tej oferty, jakby z którą się reklamowała, nie próbowała nam sprzedać. Nie wiem, czy wyglądamy na za biednych, czy o co chodzi. Ale to spotkanie było dramatyczne. Byłam mega zła, bo wczoraj miałam bardzo dużo pracy, straciłam 1,5 godziny mojego życia po to, żeby dowiedzieć się nic. Jakby więcej sama ustaliłam, korzystając z Gogli.
Więc tak o. Tak się wam chciałam pożalić, a teraz koniec już mojego marudzenia, idziemy robić chlebek. Nastąpiła szybka zmiana planów. Chciałam wam powiedzieć, co się wydarzyło, ale Andrzej próbuje zostać mistrzem drugiego planu. Chowasz się za mnie, dlaczego się za mnie chowasz? No, chciałam powiedzieć w każdym razie, że Andrzej się bierze za chlebek, a ja siadam do kompa i przejrzę ofertę, którą mamy od stolarza, bo obiecywałam, że odpiszę wczoraj, no i nie odpisałam. Ale na moje usprawiedliwienie miałam bardzo dużo pracy, zrobiłam 4 godziny nad godzin. Bardzo krótko spałam, bo dzisiaj byłam w biurze, więc musiałam wyjść z domu wcześniej, naprawdę wcześniej. Więc siadam do roboty, a Andrzej zostanie królem piekarzy. Andrzej, słuchajcie, przygotował piękne ciasto i masełko do chlebka. Ja go tutaj o zawinęłam. Trochę szpary mi zostały, ale wiecie, to podrośnie, wyrośnie, będzie git. Będziemy trochę spóźnieni, a w zasadzie to pójdziemy póki co do sąsiadów bez chlebka, bo on teraz musi 10 minut odpocząć, a dokładnie za 10 minut powinniśmy zejść na dół, a potem się chyba jeszcze przez pół godziny piecze, tak? Mhm. Ale trudno. Za to przyniesiemy taki naprawdę cieplutki, a wiadomo, że taki jest najlepszy. Mój chlebek, słuchajcie, jest gotowy. Wydaje się być trochę blady, ale Andrzej nie ustawił termoobiegu, który ja zawsze ustawiam, więc może to kwestia tego, że się tak jakby, wiecie, nie wysuszył. Wygląda całkiem w porządku, nie wydaje się być surowy, więc zabieram i lecę na dół. Dzisiaj sobie trochę ponarzekałam, ale już kończę, wpadłam się z wami pożegnać, mam takie turbo czerwone oczy, ale to ze zmęczenia. Andrzej właśnie wyszedł, przyszedł mnie odprowadzić do domu, bo schodząc na dół nie wzięłam swoich kluczy i nie miałabym jak wejść. Ja już idę spać, nie miała Andrzej, jakbym zamknęła drzwi, to potem Andrzej nie miałby jak wejść, musiałby mnie budzić. Więc przyszedł mnie odprowadzić, zszedł z powrotem na dół, tak jak wspomniałam chyba, albo nie, już nie wiem, jestem naprawdę zmęczona. Jest 21:30, zawsze to gaśnie, jak to obracam w waszą stronę. Ale jest 21:30, zaczęliśmy oglądać drugi półfinał eurowizyjny, powiem wam, że 3 pierwsze występy były takie beznadziejne, że myślę, że ta nasza Blanka to nawet mogłaby mieć szansę, jeżeli poziom wokalny tego półfinału się utrzyma na takim poziomie jak z początku, to może nie byłoby tak źle, ale występ Estonii był całkiem dobry. Nie będę już raczej śledziła tego, co będzie się działo dalej. Zmywam makijaż, lecę spać, jestem na nogach od godziny 4:40. No wtedy zadzwonił mi pierwszy budzik, nie wstałam, przyznaję się. No ale już wiecie, już mnie wybudzało dzwonienie alarmu o tej 4:40. Jutro muszę wstać wcześniej, bo dzisiaj za późno wyszłam z domu, więc mam czas do 4:30, żeby się wyspać, a jeszcze muszę pozbyć się twarzy, wziąć wszystkie leki, nakremować się, a powiem wam, że moje rytuały takie wieczorne trochę trwają, bo ostatnio stałam się też bardziej regularna, jeżeli chodzi o moje włosy. Tak to robiłam, tak ostatnio byłam taka leniwa, że tylko myłam buzię, tonizowałam ją, nakładałam krem i szłam spać. Znowu zaczęłam używać kremu pod oczy, żeby nie być leniem. Nakładam też, no w zależności od dnia, serum pod krem, a potem jeszcze używam wcierki na włosy. I powiem wam, że zanim sobie tutaj porobię te przedziałki i wszystko to wetrę, to trochę to trwa. Więc jest w 9:30. Zbiorę się, to myślę, że tak chwilę po 10:00 będę gotowa do tego, żeby się położyć spać. No. Także zmykam. Bardzo wam dziękuję za ten film. Taki chyba dosyć krótki, dosyć mocno przegadany, ale czasem trzeba się wyżalić, ponarzekać. Musiałam wam opowiedzieć o tym spotkaniu z tą panią projektant z Dear Design, bo to była po prostu taka katastrofa, że aż boli w serduszku. Dobrze. To jeszcze raz. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vloga. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. W komentarzu, co w komentarzu? Może chlebek, bo dzisiaj piekliśmy chlebek ziołowy, więc może chlebek. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.